Wisła przeprowadzała groźniejsze akcje, ale brakowało wykończenia aż do 43 minuty. Przerwana akcja Gdynian. Patryk Gedeon do Lumira Sedlaczka i 1-0 dla Wisły Płock. Popisowy kontratak w wykonaniu gospodarzy. Lumir Sedlaczek w ubiegłym tygodniu uzyskał swojego pierwszego gola w Orange Ekstraklasie w meczu z ŁKS-em. Tu wpisał się po raz drugi na listę strzelców w tym sezonie. I tak jak tydzień temu, asystę przy tej bramce zaliczył Patryk Gedeon. Od 43 minuty Wisła Płock prowadziła z Arką Gdynia 1-0. Jeszcze w pierwszej części mieliśmy dość kontrowersyjną sytuację. Wisła chciała pójść za ciosem.